Zacznij od robienia tego, co konieczne. Potem zrób to, co możliwe. Nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego. I tak przez te 27 lat się kierujemy. Także jak wcześniej mówiliśmy, że zbudujemy tutaj na tym środowisku instytut, to wszyscy inni mówili, że ten Wiśniewski to wariat. Może jestem wariat, ale mam marzenia i je realizuję. Dziękuję Państwu. Zarządu, w imieniu swoim witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości otwarcia Instytutu. Jest to dla nas ważny dzień. Dziękujemy, że Państwo jesteście z nami, bo jeszcze rok temu nie było nic, była tylko kopanie kamienia węgielnego i była zapowiedź. To, co zapowiadaliśmy, to żeśmy zbudowali. Szanowni Państwo, naszym marzeniem jest to, żeby tak wyglądała polska wieś. Drodzy Państwo, ja pochodzę ze wsi i wieś mi się zawsze kojarzyła z ciężką pracą i jak całe wakacje pracowało się od świtu, czyli od momentu, kiedy słońce zaświeciło, aż do momentu, kiedy słońce się schowało, no to taki młody człowiek jak ja marzyłem. Marzyłem, co to można zrobić, żeby było ciekawiej, lepiej i tak dalej. I tak się szczęśliwie jakby złożyło, że te marzenia dziecięce udaje mi się realizować w dorosłości. I przez 27 lat staramy się zmieniać wieś, bo wieś musi się zmieniać. Wieś jakby jest szalenie ważna. Nie trzeba zapominać o tej wsi, bo to jest wieś, która jakby stworzona jest po to, żeby produkować pożywienie. A bez pożywienia, bez tlenu, no nie ma życia. My teraz w Polsce żyjemy w dostatku. Marnujemy ileś tysięcy ton żywności. Musimy pamiętać, że na świecie są ludzie głodni, oni też potrzebują, a my obecnie potrzebujemy coraz lepszej żywności. I ten instytut, ten przykład ma służyć, żeby po prostu produkować lepszą, jeszcze lepszą żywność, żeby świat, Europa chciała od nas to kupować, bo już takiej tradycyjnej hodowli konsumenci nie akceptują. Konsumenci akceptują. Natomiast jakby, jeżeli wieś się nie będzie, ja pamiętam kartki, i jeżeli jakby nie będziemy zmieniać wsi, to może kiedyś znowu wrócimy jakby do kartek i to byłoby po prostu jakby niedobre. Także nie możemy po prostu jakby oprócz wsi jako wypoczynku, nie możemy zapominać, do czego wieś została stworzona. Oczywiście nie może być wieś taka, jaka była, czyli po prostu zapyziała, śmierdząca i przeszkadzająca jak gdyby sąsiadom zapachem, wyglądem. Musi być wieś nowoczesna, gdzie po prostu ludzie będą chcieli w tej wsi mieszkać, jak również po prostu młodzi będą chcieli się realizować. Ale młodzi potrzebują po prostu jakby przykładów. I firma Wiparz po prostu tym przykładami służy.
się czuję bardzo zaszczycony, zwłaszcza, że nigdy nie miałem okazji przemawiać przed tak zacnym i licznym audytorium. Zaprezentuję kilka szczegółów na temat naszego budynku doświadczalnego, całej koncepcji ferm zielonych i tego, dlaczego to robimy, jaki jest nasz cel. Nazwaliśmy go Instytutem Żywienia i Hodowli Polskiego Kurczaka, ponieważ na kurczaku chcemy się skupiać z racji, że jest to główna gałąź działalności naszej firmy. Ja reprezentuję dział badań i rozwoju. Dział badań i rozwoju to zespół ludzi, którzy współtworzyli z panem prezesem tę firmę, przynajmniej w części. Do tej pory pracują dla niego, tworzą najlepsze pasze w Polsce i pomagają mi w codziennej pracy. Jest nas 12 osób, 6 pracuje w laboratorium centralnym, wykonują tysiące analiz na potrzeby tworzenia najlepszych receptur. Pozostałe 6 osób razem ze mną pracują w biurze, w naszym dziale, gdzie podzieleni na gatunki tworzą to, z czego żyjemy. Krótka historia WIPASZ-u, tak tylko wspomnę, że 27 lat temu, tak jak wspomniał pan prezes, powstał WIPASZ. Wówczas pan Józef Wiśniewski założył firmę produkującą paszę w Wadągu koło Olsztyna. Biorąc to wszystko pod uwagę, co do tej pory się wydarzyło w historii WIPASZ, zadaliśmy sobie pytanie, co dalej. Do tej pory opieraliśmy się na podglądaniu tego, co się działo na Zachodzie. Na czerpaniu z opracowań naukowych, z doświadczeń innych firm, jak najwięcej. Pojawił się Dominik, nasz wieloletni przyjaciel, który potrafił nam wskazać nasze najsłabsze punkty po to, żebyśmy się doskonalili. I potrafił też wskazać kierunki rozwoju. Budynek UF jest podzielony na część biurową, socjalno-sanitarną i część doświadczalną. Hala testowa to jest ponad 1200 metrów powierzchni. Przepraszam, budynek sam to jest ponad 1200 metrów powierzchni, przy czym hala testowa to jest ponad 760 metrów. W tej hali testowej umieściliśmy konstrukcję podwieszaną, na którą składają się 4 moduły, każdy po 16 kojców. W sumie kojców mamy 64. Kojce są bardzo obszerne, jak na tego typu fermy, które widywaliśmy już gdzieniegdzie na świecie. Mają po 12 metrów kwadratowych. W każdym z tych kojców można umieścić około 200 ptaków, które będą miały dość komfortowe warunki. I o to nam właśnie chodzi. Jednocześnie moduły te są ażurowe, po to, żeby te ptaki czuły się tak jak w stadzie, jak na fermie komercyjnej. Żeby cały czas mieć przełożenie tego, co będziemy tutaj robić, na warunki, które panują w fermie komercyjnej. Tak to wygląda na zdjęciach wykonanych kilka dni temu, kiedy cała konstrukcja została już zmontowana, wszystko pod nadzorem pana Ryszarda Bochenka, któremu bardzo dziękuję za to, że jest tak niesamowicie zaangażowany w tworzenie tego dzieła, bo tak to trzeba nazwać. Widzicie tutaj państwo właśnie woliery opuszczone na posadzkę. Dużym plusem jest to, że te woliery nie są mocowane w żaden sposób do posadzki, dzięki czemu unikamy jakichkolwiek elementów, w których mógłby się zbierać brud, rozwijać się bakterie, grzyby z poszczególnych cykli. Wszystko można w doskonały i bardzo precyzyjny sposób wyczyścić po każdym cyklu. Wspomniałem o zielonych fermach. Te kojce, te 64 kojce, zgrupowane w 4 duże woliery, pozwalają nam utworzyć grupy badawcze składające się z co najmniej 8 kojców.
taka liczba, ze względu na samą fizjologię kurcząt, jest takim niezbędnym minimum do tego, żeby wyniki uzyskane na tej fermie można było traktować jako istotne statystycznie i obiektywne. Co więcej, te 64 kojce zostały podzielone na 8 jednakowych, można powiedzieć, grup, dzięki czemu w przypadku badań bardziej precyzyjnych, wymagających, bo też musimy mieć na świadomość, my dzisiaj już nie spodziewamy się skoków EWW o 100 punktów, o 50. My szukamy tych 5 punktów, tych 3. Żeby to osiągnąć, musimy być pewni co do grosza, co do grama, że nasze pasze i nasze działania są właściwe. Jeśli będziemy wykonywać badania, które będą wymagały właśnie takich precyzyjnych danych, możemy swobodnie zwielokrotnić tę naszą grupę badawczą o kolejne 8 i tak dalej. Cała ferma, cały budynek, zresztą jak i nasze fermy, które już od kilku miesięcy tutaj pracują, są w bardzo dużym stopniu zautomatyzowane. Klimat, zadawanie paszy, pojenie, to wszystko, co już dla naszych hodowców też jest dość oczywistą codziennością, w naszym budynku zostało dopracowane do perfekcji, taką mamy nadzieję, tak się okaże. Ilość czujników, nie tylko dwutlenku węgla, nie tylko wilgotności, nie tylko temperatury, ale również przede wszystkim tlenu, bo to tlenem żyje kurczak, oraz gazów szkodliwych, które emituje typu siarkowodór, amoniaku, będzie wystarczająca, żeby móc przeprowadzać badania, które będą i żywieniowe, i zootechniczne jednocześnie. Personel przeszkolony na naszej fermie zielonej i koordynacja naukowa naszego działu, Janusza, Eli, którzy są tutaj z nami, oraz wszystkich innych osób, które będą opiekowały się tą fermą, gwarantuję, że te doświadczenia będą prowadzone we właściwy sposób. Ta ferma jest, można powiedzieć, zabezpieczona pod każdym względem od wystąpienia jakichkolwiek awarii. Mamy tutaj własne ujęcie wody, własną hydrofornię, własne agregaty prądotwórcze, instalacje fotowoltaiczne. Oprócz tego ferma jest monitorowana oczywiście 24 godziny na dobę online oraz przez naszych pracowników. Pasze testowe, bardzo ważne zagadnienie, będziemy wytwarzać w bardzo nieodległym Międzyrzecu Podlaskim. My będziemy sami je wytwarzać, więc będziemy wiedzieć najlepiej, jak je wykonać. Co więcej, zawsze drapałem się po głowie, kiedy słyszałem o doświadczeniach na kurczętach i paszach, które były im podawane. Zastanawiało mnie to, w jaki sposób ta pasza została wytworzona, mając już świadomość, że nie jest łatwo w dużej wytwórni pasz wytworzyć małą ilość paszy niezbędną do testów. Bo to nie jest łatwo. Pasze w wytwórni pasz wytwarza się na wielkich maszynach i tego muszą być tony, żeby zapewnić odpowiednią homogenność, odpowiednią jakość granulatu i tak dalej. Dzięki temu, że mamy tutaj ten budynek duży, tak jak powiedziałem, tam będzie w jednej grupie badawczej około 1500 ptaków. Dzięki temu, że mamy te duże fermy tu obok, my możemy produkować duże transze paszy, możemy wyjmować ze środka to, co jest najbardziej homogenne, to, co jest przebadane, będziemy wiedzieli, że to, co testujemy w tej paszy, znalazło się we właściwej ilości i we właściwym wymieszaniu. Na czym chcemy się skupić? To wszystko, co już powiedział szef. Nasza praca badawcza będzie polegała przede wszystkim na tym, żeby żywić te kurczęta w taki sposób, żeby one
nie były obciążane niepotrzebnymi składnikami w nadmiarze, żeby one dostawały dokładnie to, czego potrzebują, żeby emisja do środowiska była jak najniższa, żeby one były jak najzdrowsze. Po to, żebyśmy my w końcu, jako ci ostateczni konsumenci, mieli ten komfort i to takie czyste sumienie, że rzeczywiście jemy produkt zdrowy, ponieważ kurczak przez lata obrósł mitami, że to mięso najtańsze, że faszerowane hormonami, antybiotykami, co oczywiście nie jest prawdą. Ale chcemy, żeby to nie tylko mity obalić, ale chcemy, żeby udowodnić wszystkim, że to mięso wnosi prawdziwe wartości. No dokładnie, że jest to mięso bardzo wartościowe. Oczywiście nie jesteśmy aż takimi mózgami, żeby ten instytut prowadzić kompletnie niezależnie. My chcemy współpracować z innymi, wymieniać się z naszymi partnerami, doświadczeniem i wiedzą. Chcemy czerpać od najlepszych. W czerwcu tego roku podpisaliśmy z Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kilanowskiego w Jabłonnie porozumienie o współpracy właśnie na temat rozwoju żywienia kurcząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, jakości tych produktów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź... Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Módlmy się. Wszystkich tu obecnych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Tak się tutaj złożyło, przed chwilą się dowiedziałem, że ta pani tutaj, nasza sąsiadka, jest fundatorką tego oto krzyża. Także serdecznie dzięki, że pani po prostu jest tutaj, znamy przy poświęceniu kapliczki. Tak się składa, że my mamy jakieś wyjątkowe szczęście w opatrzności, że tam, gdzie budujemy, to stawiamy kapliczki. I w Mławie, jak wybudowaliśmy kapliczkę i zakład, no to poprosiłem również księdza proboszcza o poświęcenie. I co się okazało? Ksiądz proboszcz przyniósł książkę, w której w tym samym miejscu przed wojną stała kapliczka, która później została, czy krzyż, czy kapliczka, która została jakby w jakiś tam sposób, nie wiadomo jaki, zniszczona. Czyli w tym samym miejscu postawiliśmy. I my tutaj, kupując to ziemię i zamiarem inwestycji, tego krzyża żeśmy w ogóle nie widzieli. Dopiero później żeśmy odkryli, że tu jest krzyż. W tej chwili jesteśmy największym eksporterem. Wipasz jest największym eksporterem mięsa drobiowego do Europy, do zachodniej Europy. I chcemy tutaj po prostu jakby stworzyć duże przedsiębiorstwo, jeszcze większe przedsiębiorstwo, żeby po prostu jakby po pierwsze dać ludziom pracę, dać ludziom możliwości lepszego jakby wynagrodzenia i możliwości, żeby oni chcieli tutaj być, żeby to była praca interesująca, żeby to nie była po prostu prosta praca fizycznie, tylko żeby była twórcza praca.